Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Espresso. Dzisiaj opowiem Wam o nowych kamerach panoramicznych w serii AXIS M43. Kamery panoramiczne są to kamery, które znajdą zastosowanie w miejscach, gdzie chcemy obserwować stosunkowo duży obszar, czy to będzie obszar wewnętrzny, czy zewnętrzny, i mieć informacje na temat tego, co się w tym obszarze dzieje. Wśród kamer panoramicznych najczęściej stosowane są kamery z jednym sensorem o dużej rozdzielczości i obiektywem typu fiszej, czyli rybie oko. Modele wewnętrzne będą stosowane do obserwacji takich przestrzeni jak kole windowe, sale sprzedaży, w sklepie, recepcje czy np. lobby hotelowe. Natomiast modele w obudowie zewnętrznej Stosowane są tam, gdzie mogą być narażone na czynniki zewnętrzne, pogodowe, na przykład parkingi, zarówno podziemne, jak i zewnętrzne. Mogą to być obiekty przemysłowe, logistyka. Tam też służą do tego, aby nadzorować to, co dzieje się w całej dość dużej przestrzeni wokół punktu instalacyjnego. Przyszedł czas na y, modernizację y, portfolio kamer panoramicznych typu Fisheye Axis. Y, zatem wprowadzamy cztery nowe modele: Axis M43, wszystkie w oparciu o najnowszy chipset Artpeak 8. generacji. Będą to dwa modele wewnętrzne w rozdzielczości 5 megapikseli oraz 4K i dwa modele zewnętrzne z wbudowanym promiennikiem podczerwieni, również o rozdzielczości 5 megapikseli i 4K. Modele te zastępują dotychczasowe kamery panoramiczne typu Fisheye w linii M30. Przejście na nową platformę oczywiście daje nam e, większą moc obliczeniową i sprawia, że możemy e, w ramach nowych kamer panoramicznych wprowadzić dodatkowe ciekawe funkcjonalności. Obraz z kamery panoramicznej już po instalacji możemy obracać w dowolnym kierunku, aby nie było konieczności wchodzenia na drabinę i przekręcania fizycznie danej kamery. Ponadto e, możemy wydzielić tutaj e, cztery osobne strumienie wideo a każdy z nich ustawić na taki obszar y, przestrzeni, która nas interesuje. Przykładowo, m, za pomocą jednej kamery możemy obserwować maszynę lub urządzenie i procesy technologiczne w kilku obszarach pracy maszyny. Innym przykładem będzie zastosowanie kamery y, panoramicznej y, na przykład na parkingu, gdzie y, oprócz obserwacji całej przestrzeni, chcemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się czterem konkretnym miejscom parkingu. Lub na sali szpitalnej, gdzie możemy sobie wydzielić strumień obrazu dla każdego z czterech łóżek na sali. We wszystkich nowych czterech modelach kamer Axis M43 zastosowaliśmy obiektyw stereograficzny. Daje nam to możliwość uzyskania dobrych szczegółów obrazu w całym polu widzenia kamery. Wszystkie modele pozwalają nam na wykorzystanie możliwości analizy obrazu. Opartej o deep learning, czyli głębokie uczenie. Możemy więc wykrywać i klasyfikować obiekty, takie jak pojazdy czy ludzie, oraz reagować na zdarzenia związane z wykryciem takich obiektów. Przykładowo, możemy wyrysować sobie strefę, gdzie nie powinny znajdować się osoby, gdyż pojazdy poruszające się na terenie mogłyby stanowić dla nich zagrożenie. Jeżeli więc poszukujecie wydajnych kamer do obserwacji dużej przestrzeni, które będą dodatkowo dyskretne, łatwo wtapiały się w wystrój wnętrza, ponieważ na przykład te modele można bez, bez problemu łatwo pomalować, to zastanówcie się nad zastosowaniem kamer z serii Axis M43. Jeśli macie więcej pytań, chcielibyście sprzęt przetestować, skontaktujcie się z nami albo zajrzyjcie na axis.com. Ja na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Dobra, wszystko.